Siemano, z tej strony Damatus, witam Was w 13 vlogu. Trochę mnie nie było, co prawda, ale jak widać tutaj remont zetora. Trochę bawiłem się w stolarkę, robiłem choineczki na święta. Co jeszcze? Budowa domu. Do tego jeszcze, kurde, szyty palec, jakby dłoń, bo sobie w pracy przyciąłem, ale to dłuższa historia. Możecie zadawać jakieś pytanka, zrobię Wam też osobny filmik. A teraz Wam tutaj pokażę co i jak. Jak daleko jesteśmy, bo wspominałem o tym, że będzie remont zetora. No i do tego będzie jeszcze remont 60 w niedługim czasie, więc zobaczcie sami. Tutaj już mamy rozebrane tłoki, głowica zdjęta, tłoki wyciągnięte, tuleje tak samo, tuleje do wymiany wszystkie 6 sztuk. Tutaj są tłoki. Jak chcecie, to coś Wam tam nagram jeszcze ze składania. Tutaj mamy uszczelkę pod głowicę. Widać 120 zł, taka uszczeleczka. No i tutaj są tuleje. Tuleje to chyba nie wiem ile one tam z firmy Machle, czy jak to się tam nazywa. 6 sztuk nowych. I tutaj jest głowica. To wszystko jeszcze jest do wymycia, do poskładania oczywiście. Tutaj mamy szpileczki. No i pokrywę, nie? I tak to się prezentuje tutaj. Woda się dostawała, bo były tłoki pordzewiałe. Nie wiem, gdzie te tłoki teraz są, te stare, czy tłoki, Boże, tuleje. To bym Wam pokazał, ale gdzieś tam są na dworze wyrzucone. Więc jak chcielibyście jakiś vlog też ze składania, to możecie dać znać. Chętnie Wam tam coś nagram. No i tak to się prezentuje. Tak na razie stoi, bo zimno. Nie mam teraz światła, żeby Wam pokazać, ale sami widzicie, nie? Jak jest porzewiałe. Ta uszczelka jest jeszcze do zdrapania, do założenia nowa. I tutaj jeszcze tata planował chłodnicę wymieniać, ale nie wiem, co z tego będzie. Więc no, tak na szybko Wam tutaj właśnie nagram. Wam pokażę, co też Wam mogę tam w przyszłości nagrać, jakiś film tam z tych choineczek, co robiłem, czy tam z różnych dupereli, bo zacząłem też się bawić w drewno. No, a tak ogólnie to sobie jestem, tylko pracuję długo, dość długo, bo po 11-12 godzin do domu wracam też na budowę, idę coś tam porobię. Jakbyście chcieli jakiegoś vloga z budowy, też Wam mogę pokazać, co tam się dzieje. No i tak się kręci, jak widzicie. Jak będzie trochę czasu, trochę się cieplej zrobi, bo aktualnie jest tam minus 4, minus 5. Też po pracy nie ma co za bardzo siedzieć w tym zimnym, bo to nieogrzewany garaż. Ale jak coś tam byście chcieli, to Wam z chęcią Wam nagram, nie? Więc zostawcie łapkę w górę. Zbliżamy się do 600 subskrypcji. Mam nadzieję, że Wam się podobają moje vlogi i postaram się wrzucać ich coraz więcej, nie? Tak to będziecie na razie, no, musieli się posilić tym, co jest, ale w niedługim czasie też może z Patrykiem coś Wam nagramy. Poznacie Patryka. Oczywiście zapraszam do niego na TikToka, tam Wam link podam w opisie. Zostawcie mu obserwację i komentarz, więc tymczasem żegnam się z Wami. Zostawcie łapkę w górę, komentarz, napiszcie jakieś pytanka, jak macie. I co? Trzymajcie się, piąteczka.